Tradycje, zwyczaje i obrzędy wielkanocne są bardzo bogate i różnorodne. Wiele z dawnych zwyczajów, obecnych jeszcze w pamięci naszych dziadków, odeszło w zapomnienie. Inne przetrwały, często w nieco zmienionej formie, dostosowane do zmieniających się czasów. Warto o nich pamiętać. Stanowią one element kultury polskiej i są częścią naszego dziedzictwa. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie. Wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi. Okres, o którym chcemy Wam opowiedzieć, rozpoczyna Środa Popielcowa. Środa Popielcowa rozpoczyna wielki 40-dniowy post, którego uwieńczeniem są święta wielkanocne. W tym dniu księża sypią na głowy wiernych popiół pochodzący ze szczątków spalonych zeszłorocznych gałęzi palmowych, przypominając wszystkim o śmierci i przemijaniu. Pamiętaj, człowieku, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Jest to obrzęd symboliczny, znak pokuty, żalu za grzechy, gotowość do wielkopostnych rozważań i umartwień. Zwłaszcza w tradycji ludowej, Środa Popielcowa była przejściem z karnawałowej zabawy w skupienie oraz wyciszenie Wielkiego Postu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Zgodnie z nauką Kościoła, Wielki Post był czasem umartwiania, rozmyślań, wzmożonej pobożności i dobrych uczynków. Miał przygotować wiernych do godnego uczestnictwa w święcie. Przodkowie nasi gorliwie wypełniali zalecenia na Wielki Post. W wielu domach ze stołów znikało mięso, cukier, miód, jajka i nabiał. Żywiono się żurem postnym, kalafiorami, śledziami, kwaszoną kapustą. W Wielkopolsce jedzono pyry z gzikiem, ziemniaki okraszane olejem lnianym, śledzie czy zupy mączne. Ustawało również całe życie towarzyskie. Zastępowało je wspólne odmawianie modlitwy i czytanie pobożnych książek. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, poprzedzający największe święto kościelne. Charakteryzuje się bardzo bogatą liturgią. Obfituje także w liczne tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy przygotowujące święta. Najważniejszym punktem Niedzieli Palmowej jest msza święta, przed którą święci się palmy i w uroczystej procesji udaje się do kościoła. Otóż wierzbna, otóż kwietna, zawitała nam niedziela. Do świątyni gronem wszystkim idą młodzi, idą starzy. Różdżkę wierzby z młodym listkiem niosą święcić do ołtarzy. Aby udać się w Niedzielę Palmową do kościoła, najpierw trzeba było przygotować palmy. Wykonywano je na pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, podczas którego Żydzi witali Chrystusa właśnie palmami. W polskiej tradycji palmy zostały zastąpione gałązkami wierzbowymi, przybranymi kwiatami i ziołami. Wielkopolskie palmy nie są jednak tak okazałe jak w pozostałych regionach. Zwyczaj przynoszenia palm do kościoła i święcenia ich został potwierdzony już w XVI wieku.
Gałązki wierzbowe to symbol odradzającego się życia. Poświęconym gałązkom przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono je do domów, by zapewniały rodzinie szczęście. Wierzono, że połykanie pąków jest gwarancją zachowania zdrowia. A może w tym roku Weronika? A żeby gardło nie bolało palmy, trzeba zjeść. Sam zjedz! Baśki zakopywano także w polu, co miało zapewnić urodzaj. Wkładano je za święte obrazy, aby chroniły domostwa. Podczas burzy zaś wystawiano je na okna, co miało chronić dom przed piorunami. Wielkanocną tradycją w Polsce jest m.in. zwyczaj malowania jajek na święta. Przygotowywania pisanek wyczekiwano z wielką niecierpliwością. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne i, podobnie jak dzisiaj, początek nowego życia. Obecnie wszystkie kolorowe jajka nazywamy pisankami, ale kiedyś, w zależności od regionu i sposobu ich przygotowywania, miały różne nazwy. Kraszanki, nalepianki, oklejanki czy drapanki. W naszym regionie, Wielkopolsce, nie zachowała się tradycja wykonywania pisanek. Etnografowie opisują jedynie zwyczaj przygotowywania, czyli barwienia jaj na Wielkanoc jednym kolorem. Tradycyjnie farbowano jaja w naturalnych barwnikach. Wywar z kory dębowej dawał kolor czarny, z łusek cebuli różne odcienie żółtego, z liści barwnika lub pokrzywy kolor zielony. Owoce czarnego bzu dawały kolor fioletowy. Sok z buraka barwił jajko na kolor różowy. Pisanki były również przedmiotem zabawy. Do dzisiaj w niektórych domach bawimy się w tak zwaną walatkę, która polega na stukaniu się czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole tak, by się zderzyły. Wygrywa ten, któremu uda się rozbić jajko przeciwnika. Ważnym elementem świętowania były biesiady przy stole, na które przygotowywano dużo różnorodnych posiłków. Korzystano z dorobku kulinarnego przodków. W różnych regionach Polski przygotowywano zarówno potrawy, jakie spożywano w całej Polsce, jak i regionalne, przekazywane z dziada pradziada. Józek, kręcisz się, tu i kręcisz! Takie zapachy, a tu jeszcze post! A, to już niedługo będzie żur! Jakie kiełbasę! O! Ile jajek zjesz ten roku? 20! O, cały pudel. Dawniej, po restrykcyjnie przestrzeganym poście, koniec 40-dniowych wyrzeczeń witano z wielkim entuzjazmem. Gospodynie przygotowywały się do tego wydarzenia. Smażyły, piekły, dekorowały. Królowała biała kiełbasa, żurek, baby wielkanocne, sernik, mazurki, kołacze, jaja, szynki i pasztety. Wielkoczwartkowym zwyczajem było obdarowywanie dzieci słodyczami przez zajączka. Skojarzenie zająca z Wielkanocą sięga kilka wieków wstecz. Nie wiadomo do końca, gdzie jest źródło tej symboliki. Na ten temat krążą różne teorie, spośród których najbardziej popularne są dwie. Pierwsza, że jest to nawiązanie do tradycji składania podatków w naturze. Druga,
że pojawienie się tego zwierzęcia niejako zwiastuje wiosnę. A przecież Wielkanoc jest świętem ściśle związanym z tą porą roku. W wielu wielkopolskich domach dzieci same przygotowywały ze słomy gniazdka i szykowały koszyczki, w których później znajdowały pozostawione przez zająca słodycze. W niektórych rejonach naszego kraju zając przynosi większe prezenty. Na terenach Wielkopolski i Śląska zajączek wielkanocny jest równie popularny i bogaty, co przychodzący 6 grudnia Święty Mikołaj. Po dniach ciężkich przygotowań następowały dni poświęcone przede wszystkim wzmożonej modlitwie. Od Wielkiego Czwartku rozpoczyna się Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek milkły wszystkie dzwony kościelne, aż do Wigilii Paschalnej. Na znak żałoby zastępowały je kołatki. Liturgia czwartkowa ma upamiętnić ostatnią wieczerzę i ustanowienie Eucharystii. W godzinach wieczornych odprawiana jest msza Wieczerzy Pańskiej. Wielki Piątek w Kościele katolickim jest jedynym dniem w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. To dzień najgłębszej żałoby w Kościele. Wyraża ją liturgia Wielkiego Piątku, która jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Centrum liturgii wielkopiątkowej jest adoracja krzyża, adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. Czytane są odpowiednie fragmenty Pisma Świętego, śpiewane pieśni o krzyżu, wierni czuwają przy symbolicznym grobie Jezusa. Wielki Piątek to jeden z dwóch dni w kalendarzu liturgicznym, kiedy obowiązuje post ścisły. Drugim dniem jest Środa Popielcowa. Wielka Sobota kończy Triduum Paschalne. Tego dnia Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Wierni przynoszą do Kościoła tak zwaną święconkę. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Po nocnym oczekiwaniu zmartwychwstania rozpoczyna się radość wielkanocna, która trwa przez 50 dni. W tradycji polskiej Wielka Sobota jest także dniem święcenia wody i ognia. Wielka Niedziela Wielkanocna to święto Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte rezurekcyjne odprawiano dawniej o świcie. Radosne bicie dzwonów oznajmiało koniec oczekiwania na zmartwychwstanie. Ze wszystkich stron spieszyły do świątyni całe rodziny. Odprawiano mszę świętą, podczas której tłumnie przystępowano do komunii. Radosne Alleluja wypełniało świątynię. Pierwszy dzień świąt wielkanocnych był typowym dniem rodzinnym.
Po obowiązkowej mszy świętej zasiadano do suto zastawionego stołu do śniadania wielkanocnego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszechmocny Boże, pobłogosław nas i te dary, które dzięki Twej łasce spożywać będziemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Odmawiano modlitwę, składano sobie życzenia zdrowia, powodzenia, dzielono się poświęconymi potrawami. Bywało, że takie uczty przy stole trwały przez wiele godzin. W tym dniu zazwyczaj nie przygotowywano obiadu. Potrawy wchodzące w skład święconki jedzono przez cały dzień. Oskar Kolberg, wielki etnograf, tak opisywał śniadanie wielkanocne. Na środku izby stał stół przykryty czystym obrusem, a na nim zastawione jaja białe i malowane w zieleni, a kiełbasy jako węże koło nich się wiły. Dalej szły szynki, cielęce pieczenie, placki, baby, chleb, ser, masło i owoce. Wszystko w zieleni. A w środku stał baranek z masła z chorągiewką. Poniedziałek wielkanocny nazywany był także lanym poniedziałkiem lub śmigusem dyngusem. To dzień pełen radości, zabawy, psikusów, zalotów i żartów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. Najbardziej lubianą przez młodzież tradycją wielkanocną był śmigus-dyngus, podczas którego sowicie oblewano się wodą. Wśród wesołej zabawy, pisków, krzyków, szamotaniny i śmiechu oblewano dziewczyny wodą oraz smagano witkami po łydkach. Te dziewczyny, które podczas wesołej zabawy zostały najbardziej zmoczone wodą przez kawalerów, mogły liczyć, że szybko wyjdą za mąż. Dla dziewczyn sowite oblanie wodą oznaczało także, że podobają się chłopcom i są przez nich lubiane. Dziewczyna, której nie oblano wiadrem wody albo nie wrzucono do rzeki, stawu czy koryta, czuła się obrażona. Drugim zwyczajem wielkanocnego poniedziałku było chodzenie po wsi z kogutem, symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Chodzenie z kurakiem po dyngusie miało zapewnić odwiedzanym rodzinom zdrowie i pomyślność. Był to zwyczaj podobny do orszaków kolędników w święta Bożego Narodzenia. Chodzono od chaty do chaty. Gospodarze w zamian za życzenia i śpiewy dawali odwiedzającym pisanki oraz drobne datki. Gospodyni! Wychodź z chaty, my z kurakiem tu jedziemy! Co tutaj przychodzimy? Zdrowia, szczęścia wam życzymy na samutki rok! Kogucik nasz malutki zabierze od was smutki, zostawi radość i szczęście. Tego niech będzie najwięcej. Gospodyni, dajcie jajek! Alleluja, alleluja, bo to wielki poniedziałek! Alleluja, alleluja!
Nie proszę o kozę, bo jej w torbę nie włożę. Nie proszę o ciele, bo to dla mnie za wiele. Zdrowia, szczęścia wam życzymy i abyście długo żyli, a po śmierci w niebie byli. Alleluja! To ja, dzieci, jak mnie widzicie, palmę w ręku niosę i o podarki proszę. A nie każcie długo czekać, a nie chcijcie długo zwlekać. My już się tu nachodzili, ale jeszcze mało dostali. Tradycje, zwyczaje i obrzędy są niezwykle cenną spuścizną pozostawioną nam przez naszych przodków. Tradycja jest naszym bogactwem, narodowym dziedzictwem kulturowym i kopalnią wiedzy o przeszłości. To dzięki niej znamy swoją tożsamość, możemy korzystać z mądrości ludowych wypracowaną przez wiele pokoleń. Nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali o to, aby cenne wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Tak więc czy jest coś ważniejszego niż przekazanie przyszłym pokoleniom naszej rodzimej tradycji? Kultywowanie zwyczajów i obrzędów jest naszym obowiązkiem, szczególnie dzisiaj, gdy wszyscy spieszymy się i dążymy do nowoczesności. W imieniu zespołu Pieśni i Tańca Marynia życzymy wszystkim Państwu zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy.